Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear, a w dzisiejszym odcinku zapoznamy się z rejestratorem lotu. W tej chwili jestem uruchomiony w wersji Nightly, w wersji deweloperskiej, build nocny, czyli wersja 2020.4. A to dlatego, że tutaj właśnie w menu plik mamy nowe okienko, które się nazywa rejestrator lotu, czy też właśnie Flight Recorder po angielsku. No i tutaj właśnie w tej wersji nadciągają nowe zmiany, jeżeli chodzi o Flight Recorder, dlatego że jak widzimy mamy tutaj mnóstwo dodatkowych opcji, których nie uświadczymy w tej wersji obecnego wydania, a jest to 2020.3. Także tam jeszcze mamy zwykłe, że tak powiem, dwie pozycje menu do zwykłego zapisu lotu, jako tam save i load, ale bez tych wszystkich dodatkowych opcji. A to dlatego, że właśnie w najnowszej wersji pojawiły się jeszcze dwie możliwości co do zapisywania rejestratora lotu. A tą domyślną, która też działa w tym obecnym, tutaj najnowszym buildzie, który teraz widzicie, to jest po prostu zapisywanie lotu do pamięci RAM. Jest to po prostu zwykła powtórka, można powiedzieć, którą znamy także ze starszych wersji. Czyli zawsze, kiedy lecimy, to FlightGear do pamięci RAM rejestruje nasz lot i dzięki włączeniu sobie powtórki, jak mamy tutaj widok, mamy widok i powtórka, tak, to jesteśmy w stanie sobie odtworzyć nasz lot. Ja nie wiem, jaka to jest długość, ale podejrzewam, że nawet do godziny potrafi tutaj nam ten lot zapisywać. No i tu widzimy tę ostatnią fazę mojego lotu. Dajmy sobie My Control, żeby powrócić do lotu. I teraz kontynuujemy sobie lot z tej powtórki. Z tym, że powtórka była taka dosyć prymitywna, na zasadzie takiej, że to zapisywało tylko parametry lotu naszego samolotu, ale nie zapisywało żadnych innych dodatkowych informacji, jak na przykład ruchy kamery, zmiany widoków, zmiany okna, pozycji okna itd. I dlatego w najnowszej wersji doszły właśnie nowe opcje. Ale jeszcze zanim to pokażemy, zobaczmy sobie przyciski load i save. Oczywiście load służy do wczytywania taśmy. Ja w tej chwili nie mam tu żadnego nagrania. Ale dajmy sobie save. Co zrobi taki save? Save nam zapisze powtórkę z pamięci RAM, czyli to, co się tak zapisuje do pamięci RAM. Tak, żebyśmy tego nie stracili, możemy sobie właśnie dać save i zapisać. Ja tutaj mam poprzednie moje wpisy. Możemy sobie właśnie wpisać autora, jak i jakiś description, tak? Ale najpierw też warto zobaczyć, że mamy też type directory. Tutaj należy sobie wręcz ustawić taki katalog, który nam odpowiada, tam gdzie będą się zapisywały nasze wszystkie właśnie loty, wszystkie taśmy z lotem. Ja sobie tutaj stworzyłem katalog FG Tape specjalnie i sobie wskazuję taki katalog. No dajmy sobie autora, niech będzie ten Esperom i tak możemy sobie dać jakiś opis tak naszego lotu. No coś tutaj. Tak, i dajemy save. No i teraz ta powtórka z pamięci RAM zapisała mi się do pliku. To jest w zasadzie to, co było, to co znamy z poprzednich wersji. Tutaj mamy taki pliczek zapisany. Jest to, najpierw mamy nazwę samolotu Cessna 172P, dalej mamy rok, miesiąc, dzień i godzinę i rozszerzenie FG Tape, tak, czyli taśma FlightGear. Tutaj na Linuxie tworzy się jeszcze Simlink jako ostatni link. W sumie link do ostatniego zapisu, o tak to należy rozumieć. Także też możemy szybko znaleźć ostatni zapis, po prostu wskazując później w loadzie ten symlink. No i zobaczmy sobie teraz load. Mamy opcję load, możemy sobie wczytać teraz, tak widzimy teraz wszystkie tutaj nasze taśmy, ale tylko dla tego samolotu Cessna, dlatego że mamy zaznaczony ten checkbox. Jeżeli sobie go odznaczymy, to będziemy widzieli też taśmy z innych samolotów, ale no to kto co woli. Oczywiście też mamy type directory u góry, warto mieć oczywiście ten sam type directory co przy save, ale to się domyślnie tak zapisuje. Ale też oczywiście możemy sobie wskazać dowolnie inny katalog, jeżeli chcemy sobie te save'y rozgrupowywać na różne katalogi. No i teraz jeżeli sobie wybierzemy któryś z tych taśm, tu mamy ten nasz symlink, który zawsze nam wskazuje na ostatnio zapisaną taśmę, no albo wybieramy konkretną taśmę z datą i godziną. No i mamy tu informacje, mamy tego autora, Esperon, mamy tak airport najbliższy, wersja, która to była samolot, jakim lecieliśmy, tape duration, tak, czas trwania tego lotu, no i wczytajmy to sobie. No i mamy, że się wczytało i tutaj
mamy tą taśmę, możemy sobie obejrzeć ten lot. Możemy dać My Control, żeby znowuż kontynuować. No i to jest do tej pory wszystko to, co znaliśmy z poprzednich wersji, a teraz nowości. Czas na nowości. Pierwsza, najważniejsza nowość to to, że doszły dwie dodatkowe taśmy, które możemy zapisywać. Pierwsza z nich to jest Continuous, to jest właśnie tutaj ta pierwsza opcja. Jak ją włączę, to widzimy teraz, że mamy informację, że rozpoczęło się nagrywanie i mamy tutaj nowy pliczek, który też się właśnie nazywa Continuous i też ma to samo rozszerzenie, ten sam format, tylko właśnie z tym dopiskiem Continuous. I też mamy symlink na ostatni Continuous, jaki nam się zapisał. Przynajmniej pod Linuxem, pod Windowsem te symlinki się oczywiście nie tworzą, bo to jest specyfika Linuxa. Ale właśnie sam Continuous, tak jak teraz to włączyłem, nie ma sensu, dlatego że on daje nam dużo większe możliwości, więc ja to sobie teraz odznaczę. Zobaczmy sobie teraz, jakie jeszcze opcje możemy sobie włączyć właśnie do tego Continuous i dlaczego on jest dużo lepszy od tego zwykłego, tej zwykłej powtórki, która się nam zapisuje domyślnie do pamięci RAM. Pierwsza rzecz to dlatego, że możemy sobie włączyć kompresję dla takich plików. Druga rzecz to możemy sobie tutaj włączyć na przykład samolot, dołączyć samolot użytkownika. Chociaż ja do końca nie zauważyłem różnicy przy włączeniu tej opcji i włączeniu. Ale jak mnie mam, nie powinien być rejestrowany samolot. Ale do końca tego nie sprawdziłem jeszcze. Możemy sobie włączyć też nagrywanie innych samolotów z sesji Multiplayer, co też jest bardzo fajnym featurem. I co bardzo, bardzo ciekawe, możemy włączyć nagrywanie pozycji i rozmiar okna oraz nagrywanie window view. No, pozycja i rozmiar okna to jest po prostu nasze okno FlightGear. W tej chwili zmieniłem jego rozmiar i to będzie zapisane. Tak samo window view to jest rozglądanie się oraz zmiana kamery, czyli to po prostu będzie rejestrowane. No i oczywiście, żeby później sobie to odtworzyć, musimy też pozaznaczać opcję replay, czyli odtwarzaj pozycję okna, odtwarzaj rozmiar okna i odtwarzaj zmiany widoków i kamery. Więc żeby tu nam replay to odtwarzał, musimy też te trzy checkboxy sobie zaznaczyć. Jeżeli chodzi o recovery, to za chwilę, bo to jest trzeci rodzaj taśmy. Ale teraz włączmy sobie takiego Continuousa i mamy teraz informację, że zostało to tak nagranie złączone razem z kompresją. Także tworzy nam się drugi plik teraz, kolejny z nagraniem Continuous. No ja teraz właśnie się porozglądam. Poruszamy sobie kamerą, zmienię sobie widok też, porozglądam się na tym widoku. No i teraz zróbmy sobie load i wczytajmy sobie ten ostatni Continuous. Ewentualnie możemy też sobie symlinka wczytać, co też jest ostatnią taśmą z Continuous. Niestety nie wyświetla nam się tape duration, to jest chyba jeszcze jakiś bug. Ale dajmy load i widzimy teraz odtwarzanie tej powtórki z Continuous i powinniśmy mieć też odtworzenie, bo mamy replay. O właśnie, ja teraz nie ruszam kamerą, to robi powtórka. I to jest właśnie mega funkcja, która została dodana do tej najnowszej wersji. Tak, widzimy zmianę widoku, rozglądanie się, ja nic nie ruszam, to wszystko robi powtórka. I to oczywiście też dlatego, że mamy zaznaczone tutaj replay main Windows View. No i też dlatego, że nagraliśmy sobie naszą taśmę z Windows View. Dobrze, dam teraz My Controls, żeby kontynuować lot. Wyłączę teraz nagrywanie. OK, widzimy, że jest wyłączone. Czyli wystarczy zaznaczyć tego checkboxa i już nam się tworzy plik nowa taśma z Continuous. Ale zobaczmy sobie teraz rozmiar okna. Ja sobie teraz zmienię rozmiar okna. No i dajmy, że sobie lecimy w takim okienku. Teraz włączę nagrywanie. Tak, tworzył mi się nowy plik. OK. No i teraz na przykład rozszerzę sobie to okno. Teraz je zmaksymalizuję. I dajmy load i zobaczmy, czy to zadziała. Czytajmy ostatnią taśmę z Continuous load. No i chyba nie zadziałało. Nie zadziałało. And the tape
Tak, tu mi akurat nie zadziałało. Widzimy jakieś glitche przy zmianie rozmiaru okna. Zobaczmy jeszcze raz. Może nie będę maksymalizował, może maksymalizacja okna spowodowała problem. Także nagrywam teraz w takim oknie. Zmienię rozmiar okienka do takiego. Wyłączymy nagrywanie, dajmy loada. Zobaczmy ostatni continuous load. No okej, okay, okno mi się zmieniło. Tak, też się zmieni, ale coś z pozycją jest nie tak jeszcze. No tutaj nie do końca, może ta zmiana pozycji okna jeszcze działa prawidłowo. O, widzimy, że tworzą się glitche. Dam my control. No to niestety nie do końca, to jeszcze może działa dobrze. Ale tak czy siak najbardziej jakby potrzebną opcją, przynajmniej dla mnie, bo ta pozycja i rozmiar okna nie jest dla mnie aż tak istotna, ale właśnie istotny jest ten window view, bo on właśnie umożliwia zrobienie bardzo fajnych trików, na przykład przy nagrywaniu wideo, co już zrobiłem w wcześniejszych odcinkach, gdzie zrobiłem porównanie graficzne, czyli nagrałem ten sam lot z rozglądaniem się i zmianą widoków, czyli z tą opcją record window view i replay window view. Dzięki temu mogłem nałożyć ten sam lot, no wykonać ten sam lot i go nagrać z różną konfiguracją graficzną i wtedy nałożyć takie dwa obrazy na jedno wideo. Także do montażu świetna sprawa, świetne opcje, które tutaj no, pomagają uzyskać właśnie fajne efekty. No i na koniec mamy trzeci rodzaj taśmy, jest to Maintain Recovery Snapshot. Tutaj to nie służy do tego, żeby sobie odtwarzać lot w taki sposób, żeby to później sobie odtwarzać i patrzeć, jak lot wyglądał, tylko to właśnie służy do tego, żeby sobie wczytać lot, jeżeli nam się flight gear, powiedzmy, skraszuje i w ogóle nas wywali na przykład do pulpitu, no i po prostu utracimy nasz lot. A gdy sobie włączymy po prostu tego checkboxa, to od razu na włączenie tego checkboxa tworzy nam się nowa taśma, która się właśnie nazywa Recovery. No i dzięki temu, że mamy ten pliczek, gdy nam się zdarzy, że flight gear się skraszuje, no to po prostu możemy sobie wczytać takie recovery i będziemy mogli kontynuować nasz lot. Chociaż też nie wiem, na ile te wszystkie ustawienia się tam zapiszą, bo też tego dobrze nie testowałem. Możemy dać teraz load i wczytać sobie taśmę recovery. Cannot read FG tape data. No coś nie do końca się to wczytało. Dajemy jeszcze raz load bez możesz tej opcji recovery. No tutaj akurat replay mamy fade. Chociaż nie wiem, czy... No nie wiem do końca, jak to działa, te recovery. Czy on rzeczywiście nam to wczyta. Zresetujmy może symulator i zobaczę, czy takie recovery spowoduje, że ja będę w powietrzu tu, gdzie jestem teraz. Także dajmy może zresetuj. Dobrze, jestem wczytany i dajmy teraz rejestrator lotu i wczytajmy nasz recovery. Czy on nas uratuje? Nie, niestety nie. No niestety recovery chyba mi nie działa. Ale też należy pamiętać, że właśnie recovery zapisuje tylko jedną klatkę na sekundę naszego stanu samolotu, czyli właśnie to jest po to tylko, żeby później taki lot odzyskać. No ale niestety jest tu jakiś problem, no ale taki był zamysł twórców, tylko ten recovery mi się nie wczytuje. No ale jakaś tam waga tego pliku jest, więc jakieś tam informacje się zapisały. Tylko wygląda na to, że są jakieś błędy. No ale powinniśmy móc sobie wczytać nasz lot, na przykład ten continuous, dajmy load. Tak, jesteśmy. Dajmy my controls. O, tylko silnik mi się wyłączył. Także tak się prezentują te dodatkowe opcje wczytywania, zapisywania i wczytywania taśm. Na pewno bardzo fajną jest ten continuous z możliwością zapisywania widoków. Mamy też ten recovery mode, który jeszcze nieszczęśnie mi tutaj nie zadziałał, ale mamy właśnie bardzo fajne opcje, które nam umożliwiają te właśnie dodatkowe feature'y i tak jak mówiłem, bardzo fajne opcje
też później przy odtwarzaniu tego samego lotu w różnych konfiguracjach, chociażby graficznych czy ustawieniach, i też fajne do montażu filmów. Także to tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć Wam!